Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy. Co ma znaczyć to? Oczywiście w Harry Potter. I teraz tak, kurczę, powiem wam, masakra powiem wam jest, szczerze mówiąc. Pięknie. Może się uda teraz tym razem, ale wiecie. O kurde, ej, to nie tak ma wyglądać. Kurde, czekajcie. Oj, to nie tak miał wyglądać. Coś mi powiem wam teraz źle idzie. Dobra, pięknie. Nie, nie! Fuck! Nie tak to miało wyglądać, kurde! Lepiej stąd idźcie! Aj, niedobrze. O, shit! Nie wierzę w to, co ja tu widzę. Aj, niedobrze. Kurde, powiem wam, dobry jestem. Wypad. Pięknie. Pięknie. Ten, którego imienia nie wolno wymawiać, nie jest nigdy widziany. Ło, niedobrze, niedobrze. Nie, 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 nie. O, shit, niedobrze, niedobrze. Pięknie. Pięknie, dobra. Aha, tu trzeba... A, klikasz na tego, impedimento, dobra. Skąd wam w ogóle przyszło do głowy, że was puszczę? To nie do pojęcia. Świetnie, dobrze. Dobrzy to. Kurde, skubane, powiem wam, mocne. O nie! Nie wierzę, że to... Serio ty wstałeś? Kurde. Haha, dobre! Protego! Piątka, piąteczka, piąteczka! O nie! Co jest? Co jest? Puśćcie natychmiast to miejsce! By kolejny ten przyszedł? Kolejny olbrzym? Chyba nie. Niech tylko tu spróbuje przyjść, kurde. To oberwie mu się, co nie? Moi drodzy. No nie, nie wierzę. Znowu wrócił on? Co za skubanie, spaję wam szczerze. Ale on chyba nie żyje. Dobra, pięknie. No okej, okay, teraz... Wow, skubaniec. Co jest?
Kurde! Spełnij mój obowiązek wobec tej szkoły! Serio? Wow, niedobrze. Sie, dobra. Wiem, o co tu chodzi już tak mniej więcej. Dwójka. Dobrze mówię, czy źle mówię? Dwójka. Dobra, pięknie. I teraz piąteczka. No nie wierzę. No co jest z tobą? Kurde, McGonagall, co ty to robisz? No, kurde. Nie przestraszycie ani mnie, ani Peczko. Kurde, skubane mocne są to, nie? Powiem jednak... Shit. O, no! Dobra. Dobra, przyszedł ten grubas. Dobra, klikamy dwójeczkę. Dobra, pięknie. I teraz tak. Krotego! Tak, pięknie. Konflingo! Jest! Udało się, pięknie. Nasza noga nie powstanie w Hogwarcie. A jak? Pięknie, udało się. Uff! Ledwo, ledwo, ale dobra, udało się kolejną misję przejść już. Gdzie? Gdzie jest Horcrux? Duch Heleny Ravenclaw. Powiedziała mi, że diadem jest ukryty tutaj. Wyczuwam go. To moja różdżka, Potter. Nie sądzę. Teraz mi ona służy. Jak chcesz, musisz mi ją odebrać. No już, Draco! Nie bądź palantem! Załatw go! Krucio! Co, cioty? Pilnuj się, Potter! Będziemy czekać! Nic ci nie jest, Harry? Nic, ale musimy na nich uważać. Chodź, znajdźmy diadem. Dobra, mam. Prawdziwy labirynt. Już się zgubiłem. Serio? Możesz się równie dobrze pokazać. Potter! Masz coś, co do mnie należy. Żądam zwrotu. Coś nie gra swoją różdżką? To mojej matki! Nie rozumiem! Nie przyzwyczajaj się do tej różdżki! Niedługo się nią nacieszysz! Tak, jesteś pewny? Nie chcę ci stąd, stary, ale mamy naprawdę nieprzyjemne towarzystwo. Jest tu ten diadem? No, raczej nie w pobliżu, ale idziemy w dobrą stronę. Ron, wiesz, co to jest diadem? Hermione, oczywiście, że wiem. To jest... to, czego szukamy. Jak ja mam tam przejść? Jesteś pewny? Kurde, co to ty? W piruny. Ten, okej. Punkt kontrolny, fajnie. Potter przyszedł tu pod diadem, a zatem? Zatem? Kogo wchodzi jakiś zatem? Już mi nie będziesz rozkazywać, Draco. Thank you.
Wszystko powinien był cię załatwić, by miał szansę. To nie koniec, Potter. Przekażemy cię czarnemu panu, Potter. I jeszcze pożałujesz. Jesteś pewny? Kurde. Co to? Nie martw się. Chyba wszystko gra. Słyszysz, Goyle i Draco? Chyba spadli. Tak, a Goyle wydaje się groźny. Tam muszę iść, okej. Okay. Tu jest ten, Voldemort. Najblisko. Niedobrze. I BUM! Ale pięknie to zrobiłaś, Hermiona. Działki. Dobra, lecimy. Dotknąć stosów, nie wyglądają stabilnie. Harry! To Draco! Nie! Nic z tego! Nie! Nadal masz moją różdżkę, Potter! Spadaj, Malfoy! Właśnie, spadaj mnie stąd. Okej. Tam, dobra, tędy trzeba iść. Punkt kontrolny, fajnie, dobra, pięknie, piękniuśko. Sto! Czarny pan chce go żywego! No i... Co to ty? Czekaj, niech się czarny pan dopadnie! Kurczę, wszystko tu zrujnują! Nie damy im broń. Nie możemy! Tak, Horcrux jest tu gdzieś. Trzeba go tylko znaleźć. Tu coś mam. Zaginiony dziadem, fajnie. No chodź tu, Hermiona, szybko. Ebo. Ale wrześ to zrobiła piękniuśko. No i zawaliście, pięknie, dobra jest. I bez Blaze'a i Goyle'a dostanę czego chcę. Jesteś żałosny, Draco. I nie chodzi tylko o Goyle'a i Blaze'a. Ciebie też nie lubimy. Ale żeś oberwał. Co to ty? Kurde. Kurde. Przegraną, Potter! Gnij, Potter! Mówiłem, że cię torwę! Możesz zapomnieć o tej Tajdamie, czy czym tam. Tak, zapomnij! Draco może jest za słaby na to, ale ja i Blaze się załatwimy. Gdzie jest tam ten? Chcesz oberwać? Tutaj, dobra, okej, pięknie, fajnie. Jest tuż to, dobra. Okej, pięknie. Czyżby to już koniec było tej misji? Chyba nie. Załatwię cię, Potter! Nie masz pojęcia, czego się nauczyłem! Co? Koniec? Czy mi się wydaje? O, jest! Diadem!
Masz najbliżej! Uciekajmy stąd! Biegnij! Gońcy to podpali! Ja pierdzielę, serio? Co ja robię? Co jest? Kurde! Biegnij, Harry! Dobra, spadamy, spadamy, spadamy! No co jest? Kurde! Tak! Nie! Co to było? Fuck! No kurde! Ale głupie to jest moja oko. Szczerze mówiąc. Uważaj, Hermiono! Ale to jest głupi ten poziom, powiem o to. No co jest, kurde? No ludzie! No kurde! Ja pierdzielę! Uważaj! Nie patrz za się! No kurde, było blisko, no ludzie! Ja pierdzielę. Ja pierdzielę, no ale to jest popierdzielony ten poziom. No ludzie! O to chodzi? Biegnij! Uważaj, Hermiono! Chyba o to chodzi, ale okej, dobra, mam już. Pięknie! Udało się! Koniec już? Koniec już, czy jeszcze nie koniec tego? Pewnie nie koniec tego jeszcze jest. Kurde! Pięknie! Nie! Nie! Tylko nie to, proszę! Nie! Nie, proszę! Kurde! Ale daleko muszę uciekać! No! Serio! Jaki kurde ten ogień nie dorwał? Ludzie! Było blisko takiś, no proszę was. Zmaga się! Dobra, pięknie. No kurde. Serio trafiło we mnie to. Dobra, tu pięknie. Dobra, pięknie, udało się jakoś. Uważaj! Pięknie. Dobra, co teraz będzie? Co teraz będzie? Pięknie, dobrze jest. Dobrze jest, pięknie. Okej, dobra, mam. No nie, co jest? Kurde, myślałem, że coś źle zrobiłem coś. Jest! Tu, weź sobie.
Czekaj! A co z nimi? Jeśli przez nich zginiemy, zabiję cię, Harry! Goyle, niestety. Pięknie, dobrze jest. Do usług. To wąż. Nagini. Ona jest ostatnim Horcruxem. Widziałeś węża? I Voldemorta? Gdzie oni są, stary? W hangarze. Na łodzie, pewnie. Powiem, będzie nieciekawie. Ale tu chyba ostatni Horcrux już będzie. Fajnie, dobra. Wszyscy walczą za ciebie, Harry. Nie możemy ich zawieść. Dobra, dostań się do hangaru. O kurde. Tylko którędy tu iść teraz? To nie jest bezpieczne. No ja rozumiem, że atakuje. Czekajcie, tędy. Tu coś mamy, jakiś sekret? Czy co to jest? Znaleziono nową postać, Fenrir Greyback. Tędy? Czy to nie tędy? Bo nie jestem pewny w tej chwili, powiem wam szczerze. Chyba tędy. Dobra, mam. Ale zrujnowali ten zamek, co nie? Kurczę. Parę kroków dalej by nas przysypało. Śmierciożercy! Dostali się koniec do czołu. Musimy dostać się do hangaru! Więcej ich tu! Szkoła jest otoczona! Chudia! Wszyscy? Nie wszyscy. Czy wszyscy? Czekajcie. Żeby coś... Żeby mnie nie zaatakowali. Tak jak mogliby mogliby mnie zaatakować. Pięknie, wszyscy czy nie wszyscy? Kurczę, w tej chwili nie wiadomo. Daj spokój, chłopcze! Rzuć różdżkę! Pięknie. Nie ma tak, się schopi. Nie mamy wyjścia, inaczej nas złapią. Tylko chowajcie głowy. O nie! Atakują w całej szkole! Tej nauczyciele starają się dać nam trochę więcej czasu. To wtedy po drugiej stronie! Nie! Ekspulso! Pomyłek!
Pamiętaj o obronie! Nie dostaniecie go, Gwarku, bez walki! Harry Potter jest tu! Fuck! On wrócił, Potter! Dokończyć dzieło! Robisz błąd, Potter! Jest tutaj! Kurde, niedobrze. Czekajcie, gdzie oni są? Expulso! Dobra. Gdzie są jeszcze te cioty jedne? Pięknie. Postaram się to otworzyć. Nie lubię. Pięknie! Tu ktoś jeszcze napierdziela we mnie? Nie dostanie karego! Już nie długo! Tamto! No! Nie wierzę w to! Pięknie, kurde. Ma być cisza. Będą tu lada chwila. Pamiętać, czarny pan chce Pottera żywego. A pozostałe? Do ataku! Chodź Pottera żywce! Braci! Już nie minus. Wiedzieliśmy, że tędy pójdziesz, Potter. Wypadł mnie stąd, okej? Pięknie. Dobra. Czy to koniec? Już chyba nie koniec, ale zaraz zobaczymy. Ani drgnij, Potter! Idziesz z nami! Chciałbyś! Ani drgnij, Potter! Idziesz z nami! Czemu nie dadzą nam tego spokojnie załatwić?
Dużo was tu jest, czekajcie, nie na chama, kurde. Za dużo ich tu jest, kurde, nie, jednak za dużo ich jest. Trochę. Ale dobra, zaraz spróbujemy jeszcze raz ich zaatakować, co nie? Iść dalej, czego stąd? Ejo, czego stąd? Będą tu lada chwila. Zająć pozycję, ataku! Dobra, pięknie. Pięknie, dobra. Dobrze. Czekajcie, bo tu przyjdą kolejni zaraz chwilę. Kurde, niestety, niestety, ale przyjdą tu kolejni, mówiłem. O, shit. Serio? Idziesz z nami! Jesteś pewny? Pięknie, dobra. Czy wszyscy? Nie wiem, czy wszyscy, czy nie, ale... Załatwisz jak najszybciej! O kurde! Serio? Czarna magia nie wygra! Chodźcie tu! Chodźcie tutaj! O, shit, nie trafiłem, serio. O to chodzi. O kurde. Tam na górze jest, czekaj, no. Jesteś pewny? No proszę pan. Fuck. Nie wierzę w to, co ja tu widzę. Pięknie, dwóch poszło sobie. Fuck! Serio? Pięknie. Ale to nie wszyscy jeszcze tutaj są. Aha. Nie wszyscy. Pięknie! Pięknie! Wszyscy? Chyba nie wszyscy, ale... Aha, tam muszę iść. Dobra, pięknie. O, coś tu mamy, fajnie. Znaleziono... O proszę, czekajcie, zaraz zobaczymy to postać. Postacie. Nie, to nie jest tu muzyka? Nie. Też nie. Oj, dobra, mniejsza o to. Te drzwi powinny prowadzić do marmurowego. To dobrze, stąd nie zejdziemy. Dobra, idziemy tutaj szybciutko, szybciutko. Shit, bo tu mogłoby zaraz być tu. Chodź tu, chodźcie tu. Czy ktoś tu zaraz bije, czy nie? Nie wiadomo, ha. Co? Pięknie, pięknie. Dobrze, pięknie, piękniuszko.
Dobra. Nie dostaniecie Hogwartu bez walki! Dobra, już? Hermiona, już otwieraj te drzwi szybciej, proszę cię. I już, chodźmy! Dobra, jest, pięknie. Dzięki, Hermiona. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Dobra, jesteśmy, fajnie, pięknie, uff. Okej, okay. Co nas tu będzie czekać? No na pewno. Musimy się więc pośpieszyć. Tędy. Którędy, Hermiona, którędy? Okej. Okay. Okej. Okay. Wydaje się, że to miejsce zaczyna się rozpadać! Uwaga! Biegnij, Hermiono! Harry, bitwa się zaostrza! Znajdźcie inną drogę w dół! Dobrze, spotkamy się na dole! Fuck! Dobra, pięknie. Poddaj się! Pięknie! Czy ktoś tu napierdziela? Wy jesteście, Pomocy! Tędy nie. Lucio! Szybciej! O kurde! Nie wierzę w to! Co ja tu widzę? Na górę zapierniczaj! Harry, co ty robisz? Pięknie, jak go wywaliło. Gdzie ty jesteś, Hermiono, ty? Kurde, nie wierzę w to. O, shit. Niedobrze. Pięknie, kurde, ledwo. Dobrze, co powiem wam jednak. Tędy, kurde, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, czy tędy, czy to nie tędy ma być ta droga, kurde, nie wiem. Tutaj, dobra, mam was. Wszyscy? Pięknie. Chodźcie tu. Czy to wszyscy już to zabicie? Nie wiem. Okej, udało się jakoś dojść tutaj też do tego miejsca kolejnego. Pięknie.
Ja pierdzielę, nie wierzę w to. O shit. Nie. Hermiono! Idź dalej! Ja się tym zajmę! Pięknie! Fenrir! To jest ten Fenrir! Kurde no! Ludzie! A tu jest ten gościu, dobra, już mam cię! Pięknie! Oberwo! Hu! O nie! No! Kimże ty jesteś, kurde? Jaki debil? Nie zmienisz mnie w coś takiego jak ty! Pięknie, dobra. Dobre. Dobra, że tu. Co za dziad? Kurde, nie wierzę w to. Jak pięknie. Gdzie ty jesteś, ziomuś? Gdzie ty jesteś? Dawaj. No co za dziad, kurde no. Co za idiota. No brawo. Dobry jest! Gdzie jest ten gościu? Kurde, tam jest. Daj ziomuś, kurde, daj no. Co za dziad. Nikogo już nie skrzywdzi. Pięknie, udało się. O kurde. Nie wierzę w to. Nie wierzę. Dobra. Gdzie my jesteśmy teraz? Mam nadzieję, że Hermionie nic nie jest. Tak,
Zejdziemy do hangaru i zaczekamy tam na nią. Tak, na pewno nas dogoni. Na pewno już nie przyjęty? Masę, Voldemort. Lepiej załatwić tak na dół. Czy tu będą kolejni jacyś? Tak jest. Dobra, pięknie. Pięknie. Epic. To było epickie. Pięknie. Dobra, idziemy dalej. Nie ma tu waszych profesorów. Nie pomogą nam. Jesteś pewny, ziomuś? Jesteś pewny, że nie pomogą nam? Sam nie umiesz, kurde, atakować. A co mówić? Ja. O nie, 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 nie. Kompringa! Oberwo. Pięknie! Spadłeś, kurde! Pięknie! Do wody poleciał! Co za debil, ja pierdzielę! Nie wierzę w to! To był chyba ostatni z nich. No i jesteśmy już blisko. Musimy być cicho. Okej. Okay. Nie ciekawie tutaj się dzieje, co nie teraz już. Ajajaj. Wszędzie napierdzielają tymi... Tymi takimi jakby ogniem. Nie chcę mnie słuchać! Rzucałeś niezwykłe zaklęcia czarną różdżką, mój panie. Dziś, gdy przyjdzie chłopiec, nie zawiedzie cię. Tylko ciebie słucha. Jesteś pewny? Snape? Czarna różdżka należy do zabójcy poprzedniego posiadacza, Severusie. Ty zabiłeś Dumbledora. Póki żyjesz, czarna różdżka nie będzie naprawdę moja. Mój panie? Zabij! Serio? Ja pierdzielę. Weź nie. Weź moje wspomnienia. Ja pierdzielę, zabił go! Masz oczy twoje. Ja pierdzielę! Dyrektor nie żyje. Co to jest? Jakaś woda. Ale ona nie żyje. Żyje jej syn. Jeśli naprawdę kochałeś Lily Potter, będziesz go chronić. A, to wtedy było to ostatnie spotkanie. Nie oczekuję się, że mały Malfoy zdoła ciebie zamordować. Jeśli zawiedzie, czarny pan zwróci się do ciebie. Wiesz, że ta klątwa mnie zabije. Jednak to ty musisz mnie zabić. Tylko wtedy Voldemort w pełni ci zaufa. Harry musi o czymś wiedzieć, kiedy Voldemort stanie się łatwy do zranienia. Gdy Lily Potter zasłoniła Harry'ego, odbiła mordercze zaklęcie. Cząstka duszy Voldemorta wszczepiła się tam w jedyne żywe stworzenie, w Harry'ego. Więc gdy przyjdzie czas, chłopiec musi umrzeć. Tak. I to Voldemort musi to zrobić. Coś takiego się dowiadujemy, powiem wam. Od Dumbledora i od Snape'a. Oni zabili Lupina. I Freda. Co? Freda... Ale no też. Zwracam się teraz do ciebie. Przyjdź do mnie w zakazanym lesie i staw czoła losowi. Przyjdź, a zakończy się rozlew krwi czarodzieju. Idę tam. Teraz. Zwariowałeś? Nie! Tak, musi być. Zabij węża, a zostanie tylko on. Wtedy się skończy.
Nie gadajcie, że i teraz idziemy do zakazanego lasu. No proszę, nie, tylko nie to. Oto dodanie. Powiem wam, że ta do tej pory, jak przyszliśmy do tej pory, co nie, to część powiem wam nawet fajna jest. Ale z drugiej strony... To koniec. Została tylko jedna rzecz do zrobienia. Wy żyjecie? Nie będę uciekać. A wy żyjecie? Chcę do domu, nie chcę już walczyć. Żaden nie może żyć, gdy drugi przeżyje. Tak ma być. To jest? No ty daj tak, kurde. No dobra. Co jest? Co to było? What? Dziwne. Szczerze mówiąc. Bardzo dziwne. O! Ci są mocni, powiem wam szczerze. Dobra, okej. Wow, co jest? O co kaman? Dlaczego takie coś mi się pojawia teraz? Wow. No powiem wam, że fajne to jest. Tylko nie wiem dlaczego ludzie ocenili tę część słabo. Mi się podoba graficznie, ale trochę to trudne jest też. Czasami. Znaczy, niektóre rzeczy są trudne do zrobienia w ogóle. Kurde, za dużo was tu jest. Dobra, pięknie. Nie bądź głupi, chłopcze. Jak go wypierdziło. Bo podoba mi się, tak jak, czekajcie, w takiej grze też jest coś takiego, że chyba w Sniper Elite Trójce troszkę oglądałem u Judiego właśnie też, chyba u Judiego, ale nie pamiętam już tej chwili. Też coś takiego jest, to nie, że trzeba trafić w dobrą część, znaczy w dobrą część człowieka, co nie, na przykład głowa lub serce, co nie, i też coś takiego pokazuje. Z tyłu? Nie, myślałem. Dobra, pięknie. Też właśnie taka rzecz mi się przypomniała właśnie. Oglądałem tam troszeczkę tych odcinków u Judiego też, ale też chyba u kogo innego, ale w tej chwili już nie pamiętam, bo to już było dawno, dawno temu. Też. Chyba nawet przed założeniem, znaczy nie, konto miałem od... zakładałem, pamiętam, dawno, dawno temu już chyba. Znaczy 4 lata temu może miałem konto założone, 16. Stop! Czekajcie! Czekać! Idzie do Czarnego Pana! Idzie po swój koniec! Nie wierzę! Wy będziecie mnie atakować? Dokąd idziesz, Potter? Idę do waszego Czarnego Pana! Aha, okej. Okay. Oddaję się, Potter! Walka będzie trwa! Czyżby to się... Idziesz po swoją zgubę, Potter! Tego chcieliście, prawda? Czyżby... Nie każ uczekać, Potter! Jakbym ich zabił, to by mnie zabili, co nie, zaatakowaliby mnie. Na pewno, na 100%. Czekajcie, kiedy założyłem sobie konto, taka ciekawostka, to nie jest ciekawostka, ale opowiem wam. To był chyba 12 rok, jak dobrze pamiętam, czy 13. Chyba. To z 4 lata temu jakoś, tak 5 może, nie pamiętam tej chwili. Chyba 5 lat temu jakoś, ale nie pamiętam już tej chwili. Oj, to było niepotrzebnie. Okej. I pamiętam, że wtedy zacząłem chyba też oglądać Seta pierwszy raz, nie Seta, najwięcej to Set, Mister Set Okami, jako życie tego takiego człowieczka. Raz, dwa, trzy. I chyba zacząłem u niego oglądać, jak pamiętam. Co ja zacząłem oglądać, nie pamiętam już. No to co to za ludzie, co jacyś?
Czekaj, gdzie co oglądałem u Seta? Kurczę, powiem wam, już nie pamiętam za bardzo. Ale coś oglądałem na pewno, pierwszą serię u niego. Mniejsza o to, kiedyś wam powiem, jak sobie przypomnę. Lily Potter. Serio? Byłeś taki dzielny, synku. Czemu tu jesteście? Wszyscy. Nie odeszliśmy, kochanie. No nie. Wiecie, oni będą... Znaczy... Powiem wam tak. Oni zabił ten Voldemort ich, co nie? Ale powiem wam, że... Jako rodzice to byli fajni, powiem wam. Ale niestety się skończyło. Czy to boli? Umieranie. To jak zasypianie. Czy ktoś jeszcze was widzi? Nie. Jesteśmy teraz częścią ciebie. A ty częścią nas. Tak wiele chcę powiedzieć. O, Lupin! Cześć, Lupin! Przepraszam. Nie chciałem, żeby którekolwiek z was zginęło za mnie. Remusie, twój syn. Inni opowiedzą Teddy'emu, za co zginęli jego rodzice. Pewnego dnia... Co to jest? Ale tylu ludzi. Sirius! Tonks, Fred, Snape. Sirius! Pamiętaj ich, jakimi byli. Jak to postaram fajnie się wygląda, powiem wam. Nie opłakuj ich. Kurczę, przypomina mi się w tej chwili Wiedźmin. Wiecie dlaczego? Nigdy was nie bo to są tak jakby... Wiemy. Znajomi. Już prawie dotarłeś, syn. Ten, kurde, chrypki dostałem. Wezemir, wiecie, Lambert chyba, jak on się nazywał, ten drugi. Ten dalej, znaczy. Lambert? Kurde, wiecie, że nie pamiętam już? Kurczę, nie pamiętam już, jak się nazywał ten drugi. Lambert? Wezemir? Tam. Znaczy nie, Ciri się nie zalicza, co nie, do tych... Znaczy Ciri też się zalicza, ale nie... Nie... Nie do końca. Zostaniecie ze mną? Do końca. Lambert i jeszcze jakiś gościu się nazywał, stąd taką blizno. Nie pamiętam w tej chwili. Mówię sobie, przypomnę, jak oczywiście wznowię tego Wiedźmina jeszcze nadal. Bo na razie, wiecie, Harry'ego sobie chciałem skończyć. Cześć, Voldy. Jak ty fajnie wyglądasz. Harry Potter. Chłopiec, który przeżył. Chodź i zgiń. Hagrid, co tu robisz, kurczy byk? Avada Kedavra! Ew. Jup. What the fuck, co tu się dzieje? Harry, jesteś dzielnym człowiekiem. Przejdźmy się. Ale przecież pan nie żyje, prawda? O, tak. Czyli ja również? Sądzę, że nie całkiem. Ale what? Dałem mu się zabić. I to właśnie chyba sprawiło całą różnicę. Część niego żyje we mnie. Czy tak? Żyła. Właśnie przed chwilą została zniszczona przez samego Voldemorta. Byłeś what the fuck? Siódmym Horcruxem, Harry. Horcruxem, którego nie planował. Wow. A co z insygniami? Ty, Harry, jesteś ich odpowiednim posiadaczem, bo nie szukasz siły dla siebie. Zgodziłeś się na śmierć, wiedząc, że są gorsze rzeczy w świecie żywych. Muszę wrócić, prawda? To zależy od ciebie. Pamiętaj, pomoc w Hogwarcie otrzyma zawsze każdy ten, kto o nią poprosi. Tiara przydziału. Co on tu robi, Tiara przydziału? Kogo niesie Hagrid? Harry'ego. Ja pierdzielę. Cisza! Od dzisiejszego dnia ten, kto nie wierzy we mnie, poniesie konsekwencje. Harry Potter nie żyje! Nie! Nie! Teraz jest czas, aby się zdeklarować. Ocalił ci życie. Świetnie, Draco. Kto specjalnie następny? Tak. No nie bądź. Bo jego tam tatusiek stoi. Pieruny.
czego się cieszysz, no, no. Bellatrix? Proszę, chcę kontynuować przegraną walkę. Ale Hagrid tak wygląda. Chcę coś powiedzieć. Tak, straciliśmy Harry'ego. Ale nie zginął na darmo. To nie koniec! Potter! Jak to wyglądało? Twoi przyjaciele, twoja szkoła, wszystko w ruinie! Ruinie, Harry! Ej! Dobry skurczybyk! O shit! Co, serio tak uberwał? Nadciąga twój koniec! Proszę, nie przegraj! Nie przegram, spokojnie! Słaby jesteś, Voldy, wiesz? Tak mi się wydaje, ale... Mogę się mylić! Chodź, Potter! Skończmy to! Wow! Oj, to nie tak miało wyglądać! Gdzie ty jesteś? Ej, Voldy! Voldy! Kurde, jakie czary masz, ja pierdzielę! O, shit! Słaby jesteś, wiesz? Tak mi się wydaje. Ale i tak jest najmocniejszy ze wszystkich bossów, to nie? Oczywiście w tej grze. A ty skurczybyku, ty. Pięknie. Głupioś zrobił wracając, Harry Potterze. Ta. O kurde. Ale obrywa pięknie, dobrze jest. O shit. Pięknie. O kurde, niedobrze. Prawie. Wow, niedobrze. Stroje. Wszystko, Harry. Wszystko. Tak. Ty też. Ha, pokonałem chyba go, ale mogę się mylić. Czyżbym go pokonał? Nie. Chyba nie. Fuck. Nie do końca. Ja pierdzielę, serio? Serio? Możemy się pobawić przez chwilę. No pewnie. Nie zniszczysz ducha. Zawsze. Zawsze mogę się bawić. Wszystko się wali, zwyciężę. Tak jest, biegnij, Harry. Wow, co jest to? Co jest? Ej, kurde. Uciekaj, skoro musisz! I tam cię znajdę! To się skończy inaczej niż chcę. Po cóż opóźniać nieuniknione, Harry? Znam tę szkołę, nie ukryjesz się! No co jest, kurde? Ej. Wielki Harry Potter, uciekaj jak dziecko! Nie zniszczysz ducha Hogwartu! Nic cię nie dotknie, Harry! Możemy teraz się pobawić chyba napierdzielać przez chwilę! Niego. Co jest, kurde? Ej! Co ja muszę robić, kurde? Tak jest! Biegnij, Harry! To się skończy inaczej niż chcę! To mnie nie powstrzyma!
Uciekaj, skoro musisz! I tam cię znajdę! No kurde, przecież strzelałem cały czas. Ludzie. Znam tę szkołę! Nie ukryjesz się! Dobra, ile razy jeszcze będziesz gadał to samo? Nie zniszczysz ducha podwarku! To puste gesty! Expulsor! Wielki Harry Potter! Ucieka jak dziecko! Ej, co jest? Kurde, ej, co to miało być? To nie miało być tak. Tak jest! Biegnij, Harry! Kurde! To się skończy inaczej niż chcesz! Postaraj się, Harry Potterze! Kurde, znam dobry jest! Znam tę szkołę! Nie ukryjesz się! Ja pierdzielę! No, fuck! Przecież strzelałem! Kurde! Uciekaj, skoro musisz! I tak się znajdę! Nie dziwił nie się, dobra? Nie zniszczysz ducha Hogwartu! Nie masz siły, by mnie zranić! Wielki Harry Potter! Ucieka jak dziecko! No, kurde! Przecież... Ja pierdolę, jak to przejść do końca? Muszę mi się pobawić! Przez chwilę! Dobra. To się skończy inaczej niż chcesz! To puste no, kurde! Ja pierdolę! Oj, dobrze moi drodzy, zajmiemy się tym oczywiście w kolejnym odcinku, jak mi się uda, co nie. A w tej chwili się z wami żegnam. Cześć!